Zacznij Django, kolejny odcinek. W poprzednim odcinku zrobiliśmy prosty formularz, ale tylko i wyłącznie z wykorzystanym HTML. Wykorzystaliśmy HTML, a nie wykorzystywaliśmy elementów z Django. No dzisiaj zajmiemy się dalej formularzami w Django. Przejdziemy do pliku views.py i będziemy modyfikować tą oto funkcję. Przejdziemy do pliku też forms.py i utworzymy tutaj nową klasę. Class i nazwiemy to może nowy produkt form. W nawiasie damy forms.form. No i sprawdźmy różnicę. Zobaczcie, tutaj mamy model form, a tutaj mamy form. To znaczy będziemy działać w tym wypadku na takich czystych formularzach właśnie Django, a nie na formularzach związanych z modelem. W standardowych formularzach w Django musimy zdefiniować wejścia. Nazwiemy to może, tak jak wcześniej, opis. I damy tutaj forms. Charfield. No już z Charfield korzystaliśmy w wcześniejszych tutorialach, więc warto sprawdzić, jak nie wiesz, co to jest. Dalej mamy może napiszemy tutaj nazwa, a tutaj damy opis. Tutaj musimy dać forms. Tak, forms. O, tutaj damy też Charfield. Warto sobie skopiować, żeby nie powtarzać się. Ok. No i damy jeszcze cena naszego produktu, czyli znowu forms i kropka decimal field, tak jak wcześniej to też robiliśmy, używaliśmy tego pola. Jak przejdziemy sobie do pliku models.py, no to zobaczcie, że mamy to, w sumie to jest podobne do naszego modelu, mamy podobne te pola, z tym, że jeżeli chodzi o te czyste formularze w Django, to na przykład pole text field nie będzie działać, dlatego używamy tutaj charfield. Jeżeli przejdziesz sobie do wyszukiwarki Google i piszesz Django Forms Fields, no to wyświetli ci się oczywiście na pierwszym miejscu dokumentacja Django i tam możemy sobie sprawdzić wszystkie pola, które są dostępne. No akurat właśnie, zobaczcie, jest Time Field, ale tutaj nie ma pola Text Field. Więc możesz sobie sprawdzić, jakie masz pola do dyspozycji w dokumentacji Django, bo tak naprawdę, szczerze powiem, że wszystko można znaleźć w tej dokumentacji, jeżeli byśmy się dobrze przyjrzeli. Ok, przejdę teraz tutaj, wezmę ten formularz, skopiuję, przejdę do views.py i wyrenderuję ten mój formularz. Tutaj sobie tutaj damy, tak, czyli from forms import ten nasz nowy formularz i tutaj wywołam instancję tej klasy, czyli tego mojego formularza. Stworzę nową zmienną, nazwę ją nowy form, skrótowo, i wpiszę tam instancję mojej klasy, którą stworzyłem, czyli instancję no, tego formularza, nie? Jeżeli jesteś zaznajomiony z Pythonem, no to wiesz, czym jest instancja danej klasy. Po prostu wywołuję daną klasę, w ten sposób nazwa klasy plus dwa nawiasy. Ok. Więc to zrobiłem i teraz przekażę tą zmienną do kontekstu, tak? Czyli dodam coś takiego jak form i wpiszę tutaj nowy form. Ok. Przejdę do pliku produkt utwórz HTML. Tutaj akurat wykasuję to wejście. No i zrobię tak jak wcześniej mieliśmy, czyli dam form SP, no oczywiście to jest małych liter, form SP i to zapiszemy. Tam jeszcze w USPy zrobiłem błąd, jak się definiuje słowniki, znowu pamiętajmy o tych dwukropkach, więc to zapisuję, no i niestety muszę jeszcze raz serwer wystartować, bo o, już serwer sam się wystartował. Dobra, to teraz przejdziemy do naszej strony. Tak, odświeżę stronę, no działa wszystko, przejdę do naszego formularza. Zrobimy taką magiczną rzecz, to znaczy jak klikniesz prawym przyciskiem myszy i damy inspect, zwykle to jest, no ja mam wersję angielską przeglądarki, więc coś takiego mam. Możesz przycisnąć też skrót klawiaturowy Ctrl-Shift-I, no i mamy, wyświetli nam się kod po prostu w HTML-u. Mamy tu head, body, pasek nawigacyjny, tak, zobaczcie, no wszystko, co stworzyliśmy do tej pory. No i formularz, tak, formularz, jaka jest metoda,
Dodatkowo też informacja o tym, że mamy użyty ten nasz token, middleware token, który jest wbudowany w Django. No i to wszystko jest zrobione jako PTAG. No dobra, to zamknę tą inspekcję. No i wpiszemy coś tam. Znowu wędka, jakiś opis wędka. Wędka na szczupaki i cena 100 zł i daję save. No i niby przekazaliśmy nasze dane, nie? Przejdźmy sobie do naszego formularza. Przekazaliśmy dane, wszystko się niby poprawnie wydarzyło, ale tak naprawdę nie przekazaliśmy tych danych, ponieważ jest pewien temat. Tak naprawdę tylko wyrenderowaliśmy ten nasz formularz, ale nie przekazujemy danych. Dlatego damy coś takiego jak request.post. Ok, to zapisuję to. Przejdźmy do stronki. Znowu do tych formularzy przejdziemy. Ok, to spróbuję coś tam tutaj wpisać, jakieś randomowe litery i zapiszę to. Wow, zobaczcie. Django podał mi informację, żebym wypełnił to pole. Nie dał mi tego zapisać do bazy danych, tylko poinformował mnie o tym, że mam puste pole, które należy wypełnić. No prosty HTML tego by nie robił. Także to jest bardzo fajne. To jest zbudowany kolejna cecha Django wbudowana w ten framework. No i teraz pytanie, skąd Django to wie? Jeżeli przejdziemy sobie do naszego kodu, no to wynika właśnie z tego, że zainicjalizowałem tą metodę post. I to jest właśnie wbudowana walidacja pól dla formularzy w Django. No dobra, teraz sprawimy, że to będzie działać. Damy sobie warunek if, następnie request.method, metoda. Jeżeli ona jest równa metodzie post, tak, czyli jeżeli korzystamy z metody post, to wtedy po prostu wykonamy tą linijkę kodu. Czyli jeżeli korzystamy z metody post, to tak naprawdę żądamy te dane, które wprowadzone są do formularza za pomocą metody post. Ale przed warunkiem if zainicjalizuję jeszcze tą naszą klasę. Ok, w ten sposób. Teraz zrobimy kolejny warunek i sprawdzimy, czy dane są poprawne, które są wprowadzone do formularza. Czyli jeżeli nowy form, ten nasz formularz, który stworzyliśmy, is valid, czyli jest, no, dane są ok, to wtedy no, napiszę komentarz. Teraz nasze dane wprowadzone do formularza są poprawne. Dalej wyświetlę sobie coś takiego print nowy form kropka cleaned podkreśnik data i teraz to są dane, będę wyświetlał dane, które przychodzą już z formularza po walidacji tego formularza, czyli jeżeli dane są poprawne, to po prostu one wtedy przychodzą, a w przeciwnym wypadku, jeżeli te dane nie są poprawne, to wyświetlimy coś takiego jak nowy formularz, nowy form, kropka errors, czyli błędy. Errors, żeby tutaj wszystko się zgadzało. Przejdę do produkt utwórz i tutaj to usunę tą kropkę i zapiszę to. Przejdziemy do mojej stronki z formularzem. Wpiszę, że w nazwie spławik, potem, że to jest spławik na ryby. No jaka jest cena, na przykład 100. Tam save. OK. I teraz przejdźmy sobie do mojego backendu i sprawdźmy, co tutaj się dzieje. Zobaczmy, że zostały użyte metoda get oraz metoda post. Jeżeli przejdziemy do kodu i do views, to zobaczcie, że tutaj dałem tą instancję klasy nowy produkt form i tak naprawdę tutaj mam domyślną metodę get. Użyta została też metoda post. Tak. Więc to mamy w backendzie i akurat dla metody get został zwrócony słownik z naszymi wszystkimi danymi, które podaliśmy w formularzu, czyli spławik na ryby, no i cena w polu decimal i to była cena 100.
Więc coś tutaj się w backendzie naszym dzieje. Mamy także metodę post użytą. Dodamy jeszcze jedną linijkę kodu i damy tutaj tak product.objects.create i damy, jak my mieliśmy, bo to jest związane z naszym modelem, który wcześniej robiliśmy. Aha, czyli nazwa. Damy tutaj nazwa, no i równa się nowy opis. Ok, możemy to w ten sposób zrobić, tworzyć ten, no, ten nowy obiekt, ale my wykorzystamy te dane. Co się wydarzy, jeżeli przekażemy te dane z formularza tutaj? Przejdziemy do naszego formularza, do strony, wpiszę znowu te same dane, żeby nie przedłużać jakąś cenę i dam save. No, mamy błąd. Co z nim zrobić? No, jeżeli przejdziemy tutaj i damy takie dwie gwiazdki, to wtedy te dane będą przekazywane w ten sposób, że po prostu przejdą. Będziemy mogli przekazać te dane za pomocą tego formularza, więc sprawdźmy sobie to. Wejdźmy znowu w formularz. Dobra, to wbijemy sobie jeszcze znowu jakieś dane. Save. Znowu damy save. Przejdziemy sobie tutaj. Odświeżę no to bazę danych. No i zobaczcie, rzeczywiście już zostają zapisane te moje wszystkie dane, które przed chwilą wpisałem. Super, o to mi chodziło. Podsumowując, w tym odcinku nauczyliśmy się, jak używać, no z angielskiego to się nazywa Pure Django Form, czyli na polski tłumacząc, no jak używać czyste formularze Django, jak zapisywać dane w bazie danych za pomocą tych formularzy. No ale możemy jeszcze tutaj manipulować tymi wszystkimi polami dla tych formularzy, więc zajmiemy się tym w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!